Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejne piwo z paczki od artezanów. Tym razem już w ogóle bez żadnej etykiety. Etykietę tam, mam nadzieję, widzieliście wcześniej w intro. Jest to piwo z serii Projekt. Ja z tej serii piłem piwo Old Ale, które było z płatkami dębowymi. Smakowało mi, było fajnie dowalone tymi płatkami, było mocno waniliowe. To jest projekt numer 3, więc gdzieś któryś mi musiał umknąć jeszcze projekt. Drugi albo pierwszy. Chyba drugi. To jest ESB, czyli Extra Special Bitter albo Extra Strong Bitter. Generalnie to nie jest jakiś fajny styl. To jest raczej nuda. Angielska nuda. On jest mniej więcej tak, prawda, no jeszcze mniej, prawda, ekscytujący jak angielska wersja India Pale Ale. Ale co postanowili, jak go postanowili stuningować w artezanie? Otóż postanowili użyć dwóch chmieli, ale myślę, że to ten jeden ma zrobić robotę, czyli chmiel Sorachi Ace. Sorachi Ace jest to chmiel japoński, albo wywodzący się z Japonii, chyba japoński, który wypłynął tak naprawdę, on w latach 70. gdzieś był w ogóle wyhodowany, czy wpuszczony na rynek japoński. Natomiast on wypłynął na fali kryzysu, jak brakowało chmielu na zachodzie. No to ja bym powiedział, a my tu mamy taki chmiel Sorachi Ace. No i on zrobił furorę w Stanach. Piłem na tym piwo single hopa, chyba single hopa z Brooklyn Brewery w Edynburgu. To nie jest moja bajka. On jest taki dziwny, ten Sorachi Ace. On jest taki trochę białe wino, bardzo specyficzny. Ciekaw jestem, jak to zagra z takim karmelowo-słodowym profilem, który jest typowy dla ESB. Czyli, no, ciekaw jestem. Drugi chmiel to perle niemieckie, 14% ekstraktu, 5,5% alkoholu. O tym, że to jest ESB, informuje mnie ten kapsel. Piwo, jak dobrze wiecie, nie trafi do butelek póki co. Spróbujmy. Barwa jak najbardziej pasująca do ESB, czyli taki ciemny bursztyn. No może nie taki ciemny. Delikatnie zmętnione. Piana drobna i średnia tutaj na wierzchu. Co tu można wyczuć? Lekki karmel. I lekka taka nuta białych owoców. Oni mówią, że w opisie Sorachi Ace ma nuty cytrynowe, czy cytrusowe, ale nie, lemon, cytrynowe i gumy do rzucia. Dla mnie to są raczej te takie tak zwane białe owoce. Może trochę jabłko, ale to nie aldehyd octowy. No, jest specyficznie i o ile dobrze pamiętam, to jest właśnie taki smak Sorachi Ace. Taką trochę naftą daje, trochę jak Nelson Sauvin, który przywodzi na myśl niemieckiego Rieslinga, który smakuje taką naftą trochę. Tutaj też tę naftę jakby wyczuwam. No, powiem szczerze, że daje trochę skojarzenie, jakby to było piwo leżakowane w beczce albo z płatkami dębowymi, dlatego że daje takie drewniane odczucie. Może nie jest wanilia, ale coś w te rejony. No, muszę powiedzieć, że ciekawe to jest. Nie gryzie się to za nadto, bo tutaj obawiałem się tego, że to się może pogryźć, to właśnie wino z tymi takimi karmelowymi nutami. Natomiast tutaj ono się stało takie, to nie jest słodkie, albo przynajmniej nie wprost słodkie, natomiast jest takie łagodne, jest takie delikatne, jest takie gładkie, trochę,
Nie wiem, czy tu diacetylu nie ma, ale trochę tak się zachowuje, jakby to był diacetyl. Czyli lekko takie śliskie, takie po prostu gładkie, lekko pijalne. FSB notabene. O kurde, teraz ta jakaś kanaliza mi wyszła. No, lekka siarka wyszła. W FSB może być jakiś tam mały diacetyl. Ciekawe piwo, naprawdę ciekawe. Są takie nuty, no może i cytrynowe właśnie, cytryny, nie pomarańczy, nie grejpfrutów, ale cytryny, takiej może, jak czasem wam obeschnie cytryna i sobie wkrajacie plasterek i ona już ma taką twardą tą skórkę, to jest mniej więcej takie wrażenie. No ale siareczka też jest. Niezłe piwo, to nie jest jakiś hicior dla mnie, natomiast jest tutaj ten taki trochę dysonans, czyli z jednej strony te karmelowe takie nuty typowe dla ESB, obok białe owoce chmielowe, ewidentnie chmielowe, a jednocześnie to wszystko niby zharmonizowane, ale jednak taka jest, że coś tu nie pasuje. Ciekawe piwo. Teraz taka nuta Earl Greya trochę. Herbaty i właśnie tej bergamotki. Wielowymiarowe na pewno jest to piwo. Na pewno ciekawy eksperyment. I generalnie jest dobre. Generalnie jest dobre z lekką tam wadą w postaci tej siarki, takiej kanalizacyjnej, ale... No zdarza się. Pewnie piwo było nalewane z tanku, więc być może już do sprzedaży trafiło bez tej wady. Nawet się ociera o lekko taką czosnkową nutę. No dobra. Niezłe piwo. Ciekawe. Ale to nie jest to piwo, które bym powiedział, żeby artezan wprowadził na stałe do swojej oferty. Zrobili raz fajnie. Popróbowali, pośmialiśmy się, popróbowaliśmy i wystarczy. Natomiast takie piwa jak białe IPA czy żytnie IPA zdecydowanie powinny zostać w ofercie. Wasze zdrowie i nie wiem, czy to piwo też, ale białe India Pale Ale i żytnie India Pale Ale będą we Wrocławiu na festiwalu, więc zapraszam.